Krystyna Łybacka, poseł do Parlamentu Europejskiego, była gościem uczniów trzeciego liceum ogólnokształcącego w Lesznie. Lubię takie spotkania, mówiła i chętnie odpowiadała na pytania młodzieży. Bycie posłem do Parlamentu Europejskiego i obowiązki z tego wynikające sprawiają, że Krystyna Łybacka nieczęsto może pozwolić sobie na takie spotkania. Mówiła, że bardzo lubi dyskutować z młodzieżą, liczyła, że uczniowie trzeciego liceum będą aktywni i chętnie będą zadawać pytania. Nim jednak to się stało, Krystyna Łybacka powiedziała trochę o sobie. Urodziłam się w dawnym województwie leszczyńskim. A więc województwo leszczyńskie to jest mój fragment Polski. Do liceum chodziłam w Rawiczu. Aula była dość podobna do tej. A tyle tylko, że do tego Rawicza musiałam albo dojeżdżać, albo mieszkać na stacji, ponieważ ja urodziłam się w Jutrosinie. Kto wie, gdzie jest Jutrosin? Prawda. Potem studiowałam matematykę w Uniwersytecie Poznańskim. I po studiach poszłam do pracy w Politechnice Poznańskiej. W Politechnice Poznańskiej pracowałam nieprzerwanie, niezależnie od funkcji, które pełniłam, a do roku 2014. Właśnie wtedy Krystyna Łybacka wybrana została posłem do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej nieprzerwanie przez 23 lata była w Sejmie, pełniła funkcję ministra edukacji narodowej. W Parlamencie Krajowym, w Parlamencie Polskim, inicjatywy ustawodawcze, czyli możliwość występowania z nowymi aktami prawnymi, ma rząd, prezydent i grupa co najmniej 15. Czyli jeżeli poseł chce wyjść z jakąś inicjatywą, zbiera 15 podpisów i taki projekt jest procedowany. Takim moim ostatnim projektem, który ja zainicjowałam, pozbierałam te podpisy, jest projekt, który, znaczy jest ustawa już obowiązująca, nakazująca noszenie odblasków wszędzie na drogach poza miastem. W Parlamencie Europejskim posłowie nie mają inicjatywy ustawowej. Pytania młodzieży skierowane do Krystyny Łybackiej dotyczyły m.in. uchodźców i ostatnich wydarzeń w Brukseli. Jeden z uczniów pytał, czy imigrantów wiąże się z zamachami. Żaden normalny człowiek nie zabije drugiego bezbronnego człowieka. Żaden normalny człowiek, bo teraz tak, nie będzie samobójcą po to, żeby pozbawić życia dziesiątki innych ludzi. I to jest dylemat, na który, jak sądzę, każdy z nas musi odpowiedzieć sobie we własnym sumie. Na ile ja nadal zostaję człowiekiem? W opinii Krystyny Łybackiej zamachy dokonywane były nie przez uchodźców, którzy teraz docierają do Europy, a przez drugie czy trzecie pokolenie imigrantów mieszkających w Brukseli czy Paryżu.